Rozwiążemy sobie teraz kilka równań kwadratowych. Zaczniemy od takiego przykładu. x kwadrat dodać 4x ma być równe 21. Mamy takie równanie. No jak widzisz takie równanie, to możesz mieć ochotę, wiele osób ma ochotę, wyciągnąć na przykład tutaj x przed nawias po lewej stronie i dalej jakoś kombinować w ten sposób, ale to nie prowadzi nas do rozwiązania, nie zbliża nas do niego. To, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, to trzeba przenieść, tak to się mówi, Nieprecyzyjnie, wszystko na jedną stronę. Co znaczy przenieść na jedną stronę? Znaczy trzeba dodawać do obu stron równania takie liczby czy takie wrażenia, żeby po jednej ze stron zostało nam 0. To powiedzmy, że chcemy mieć wszystko po lewej stronie tutaj. To, żeby to osiągnąć, ja dodam do obu stron minus 21. Czyli jak do lewej strony dodam minus 21, to będę miał minus 21 x kwadrat plus 4x121, no a po prawej stronie 21 od 21 zostanie mi 0. No i w ten sposób mam to, co chciałem. 0 po jednej stronie i różne od zera wyrażenie po, po drugiej stronie. No i teraz mam znaleźć, dla jakiego x takie wyrażenie jest równe 0. No i to, co ja tutaj zrobię, to zapiszę to wyrażenie w postaci iloczynu. Na no miał iloczyn, to będę mógł wtedy powiedzieć, że albo jeden z tych czynników jest równy 0, albo drugi jest równy 0. Na no ten iloczyn Odgadnę, jaki ma, jak on ma wyglądać, korzystając z tego, co, czego się nauczyliśmy już w poprzednich filmach, jak rozkładaliśmy trójmiany kwadratowe na czynniki, to zakładaliśmy, że ten rozkład ma taką postać, że to jest x plus jakaś stała razy x plus jakaś inna stała. No i wymnażając tę postać, dostajemy takie wrażenie, że to jest x kwadrat dodać A dodać b razy x dodać A pomnożone przez B. No i teraz, jeżeli porównam, ten współczynnik, że to ma być suma tych parametrów a i b, a ten współczynnik tutaj to ma być ich iloczyn, to jeżeli tylko zgadnę takie dwie liczby, których suma jest równa plus 4, a iloczyn jest równy minus 21, to będę miał ten rozkład na czynniki. No tutaj bardzo łatwo jest odgadnąć ten rozkład, dlatego że widzimy, że po pierwsze obie te liczby muszą być różnych znaków, bo mamy minus 21, czyli żeby mieć ujedną liczbę, to nam muszą być różnego znaku. No i 21 to się rozkłada na czynniki, że to jest 3 razy 7. No i jedna z nich musi być ujemna, no to powiedzmy, że wezmę 7 i minus 3, dlatego, że ich suma ma być dodatnia, ma być równa 4. I akurat rzeczywiście 7 pomnożone przez minus 3 daje 21, a jak do 7 dodam minus 3, to dostanę 4, czyli to się zgadza. Odgadłem ten rozkład. Mogę więc napisać, może tutaj, że to równanie jest równoważne takim równaniu, że mamy x... Dodać 7 pomnożone przez x odjąć 3. No i zapisałem moje równanie w postaci iloczynu. No i tak jak mówiłem, teraz, jeżeli iloczyn dwóch wyrażeń ma być równy 0, to to oznacza, że albo jedno z tych wyrażeń jest równe 0, albo drugie, bo iloczyn 0 razy cokolwiek to jest 0, czyli wiem, że x plus 7 jest równe 0, lub x minus 3 jest równe 0. No to w tym wypadku mogę do, od obu stron odjąć 7 i dostanę rozwiązanie, że x jest równe minus 7, lub tutaj do obu stron dodam trójkę i będę miał, że x jest równe 3. Lub. Czyli takie jest rozwiązanie. Właściwie to jeszcze teraz sprawdzę, co się zgadza. Wstawię minus 7 do tego równania i sprawdzę. Jak stawię minus 7 za x kwadrat, to będę miał 49. Tutaj 4 razy minus 7, 4 razy 7 to jest 28, czyli odjąć 28, bo był minus, było minus 7 i to rzeczywiście jest 21, czyli się zgadza. A no jak wstawię trójkę, to mam 3 do kwadratu to jest 9, dodać 4 razy 3, czyli dodać 12, no to też jest 21, czyli się zgadza. Ok, to zróbmy następny przykład. Weźmy sobie równanie x kwadrat plus 49. Równa się 14x. No i znowu, tak jak mówiłem poprzednio, doprowadzę do takiej sytuacji, żeby mieć 0 po jednej stronie równania powiedzmy po prawej, czyli muszę od obu stron odjąć 14x. No to napiszę to tak x kwadrat odjąć 14x, tak jak mówiłem, bo od obu stron odejmuję 14x. Dodać 49. No jak po prawej stronie odejmę 14x, to zostanie mi właśnie 0. No, i teraz chcę zapisać to w postaci iloczynu, tak jak poprzednio. No to to ma być iloczyn moich liczb a razy b, a to ma być ich suma. Minus 14 to ma być suma a plus b. 49 to jest akurat 7 do kwadratu. To spróbujmy wziąć 7 razy 7. 7 razy 7 to jest 49, ale 7, dodać 7 to nie jest minus 14, tylko to jest plus 14, czyli muszę wziąć minus 7. Te liczby muszą być obie tego samego znaku, żeby ich iloczyn był dodatni, i muszą być obie ujemne, żeby dać w sumie ujemną liczbę minus 14. No i widzimy, że rzeczywiście to się zgadza. Czyli tutaj, jak wezmę minus 7, dodać minus 7, to dostanę minus 14. Czyli ten rozkład na czynniki ma taką postać, może napiszę znowu tutaj z boku, że to będzie x odjąć 7 razy x odjąć 7. No i to ma się równać 0. No ale x minus 7 razy x minus 7 to jest po prostu x minus 7 do kwadratu. To się ma równać 0. No i teraz, jeżeli kwadrat jakiejś liczby jest równy 0, to znaczy, że po prostu ta liczba jest równa 0. Czyli x minus 1 musi być równe 0, czyli x musi być równe 7. Dostajemy tutaj w tym wypadku tylko jedno rozwiązanie. A okazało się, że nasz trójmian kwadratowy jest po prostu kwadratem takiego wyrażenia x minus 7. Udało nam się to odgadnąć. No dobrze, to zróbmy. Następny przykład. Weźmy sobie coś takiego. x kwadrat odjąć 64 ma być równe 0. No i tutaj nie mamy składnika zawierającego x, po prostu. Mogę napisać to wprost, że to jest x kwadrat, dodać 0 razy x, odjąć 64 ma być równe 0. No jak to rozłożyć na czynniki wtedy? No widzimy, że Iloczyn ma być równy, iloczyn to jest minus 64, to jest iloczyn tych naszych parametrów AB. A tutaj mamy ich sumę. No ich suma ma być równa 0. A dodać B ma być równe 0. Czyli inaczej mówiąc, A musi być równe minus B. Te liczby muszą być takie same co do, co do wartości bezwzględnej, ale przeciwnego znaku. No i dobrze, że są przeciwnego znaku, bo ich iloczyn ma być ujemny. No to jeżeli ma być, mają być takie same, tylko co do wartości powiedzenia, tylko przeciwnego znaku, to nie mamy dużego wyboru, bo musimy wziąć po prostu 8 i minus 8, żeby jako ilość dostać minus 64. Czyli muszę wziąć minus 8 razy 8. Więc nasz rozkład będzie wyglądał tak, że to będzie x odjąć 8 razy x dodać 8. To ma się równać 0. No, czyli mogę to rozwiązać, że x minus 8 musi być równe 0 lub x dodać 8 musi być równe 0, czyli x jest równe 8 lub x jest równe minus 8. No ale mógłbym teraz zauważyć, że to również mogę rozwiązać korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, które w poprzednich filmach też były udowodnione. No bo tutaj mam wyrażenie postaci a kwadrat minus b kwadrat. No to wiem, że mogę to zapisać w postaci iloczynu różnicy A minus b i sumy A plus b. To jest inne, a inne, b niż tutaj się pojawiło, ale mam nadzieję, że to nikogo nie zmyli. No i w naszym wypadku mógłbym od razu napisać, że x kwadrat minus 64 to jest x minus 8 razy x plus 8, bo to jest właśnie wyrażenie tej postaci. No dobrze, zróbmy może jeszcze ze dwa przykłady. Następny przykład będzie taki. Wezmę sobie takie równanie: x kwadrat minus 24x dodać 144 równa się 0. No i tutaj, jak popatrzę na tę liczbę 144, to co widzę? Widzę, że 144 to jest 12 do kwadratu. To jest 12 do kwadratu. Ale to jest również minus 12 do kwadratu. No bo ta liczba ma być dodatnia, więc to jest, jest iloczynem albo dwóch liczb dodatnich, albo dwóch liczb ujemnych. No tutaj mamy minus 24, a minus 24 to jest akurat minus 12 dodać Minus 12. No to już odgadłem rozkład na czynniki, bo mogę napisać, że to jest po prostu x minus 12 razy x minus 12. I to się ma równać 0, bo rzeczywiście po nie dostaniemy minus 12 razy minus 12 to będzie 144. Minus 12 dodać minus 12 i minus 24. Czyli znowu mam wyrażenie typu coś do kwadratu równa się 0, czyli to coś musi być po prostu równe 0. Teraz jak dodam do obu stron 12, to dostanę, że x musi być równe 12. Mam znowu tylko jedno rozwiązanie. Czyli znowu mi się udało odgadnąć, że to wyrażenie jest kwadratem pewnego wyrażenia innego. No i na zakończenie ostatni przykład. Weźmy sobie na przykład takie równanie. 4x kwadrat odjąć 25 równa się 0. No to tutaj ja widzę, że to jest znowu sytuacja tego typu, że mam różnicę kwadratów. Czyli tutaj mogę sobie zidentyfikować, że a to jest 2x, a b to jest 5. I mam właśnie wyrażenie typu a kwadrat minus b kwadrat, więc mogę je zapisać jako a odjąć b razy a dodać b, czyli 2x odjąć 5 pomnożone przez 2x dodać 5. Korzystam właśnie z tego, co tutaj wcześniej napisałem. To jest wzór, który wyprowadziliśmy sobie w poprzednich filmach. No, i teraz znowu mam alternatywę, że albo 2x jest minus 5 jest równe 0, albo 2x dodać 5 jest równe 0. No bo jeżeli iloczyn dwóch liczb jest równy 0, to jedna lub druga jest równa 0. No to tutaj dodam 5 do obu stron równania i będę miał, że 2x musi być równe 5, lub tutaj odejmę 5 od obu stron równania i będę miał równanie, że 2x musi być równe minus 5. Tutaj podzielę przez 2, czyli x wyjdzie równe 5. Drugich. Tutaj też podzielę przez 2, czyli wiecie, że x musi być równe minus 5 drugich. No i tutaj mamy spójnik logiczny lub, czyli mamy dwa rozwiązania: x jest równe 5 drugich lub x jest równe minus 5 drugich. No widzimy, że taka metoda odgadywania, jak rozłożyć dany trójmian kwadratowy na czynniki, no bardzo szybko prowadzi nas do rozwiązania równania kwadratowego.